Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Humanistyka cyfrowa, projekty, ludzie, teoria. Humanistyka cyfrowa, szeroko pojęta, oznacza reprezentację cyfrową źródeł humanistyki czy też nauk humanistycznych. W dniu dzisiejszym mamy okazję zapoznać się z jednym z pierwszych, pionierskich i bardzo interesujących platform tematycznych, naukowych. Do tej pory mówiliśmy już trochę o akademickim wydawaniu źródeł. Tym razem chodzi o udostępnianie cyfrowej reprezentacji źródeł nauk przy pomocy platformy multimedialnej i opracowanej krytycznie. Czyli projekt, który moim zdaniem pokazuje jeden z takich bardzo istotnych aspektów humanistyki cyfrowej i równocześnie na pograniczu humanistyki cyfrowej dla tych, którzy chcą po prostu zwiększać swoją własną kulturę, kulturę ogólną, ale także dla studentów i dla naukowców. Oddaję głos profesorowi Włodzimierzowi Boleckiemu z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, który jest twórcą, autorem, organizatorem, dyrektorem naukowym, ojcem i w ogóle wszystkim i matką platformy Sensualność w Kulturze Polskiej. I jest to druga oryginalność, oprócz tej cyfrowej, tego projektu. Mianowicie poświęcony jest on wbrew temu, do czego nas skłania raczej nasza tradycja, czyli romantycznej i, że tak powiem, podniosłej tradycji polskiej. Tym razem chodzi o zmysły i to w sposób zdecydowanie współczesny, taki, który szeroko się odwołuje do nauk kognitywistycznych także. Proszę bardzo, profesora. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, kiedy zastanawialiśmy się z panią profesor Miśkiewicz, co państwu zaprezentować podczas tego spotkania, bo były rozmaite możliwości, ja doszedłem do wniosku, poniekąd narzuciłem taką perspektywę bardzo praktyczną. To znaczy, żeby nie mówić ogólnie o zagadnieniach humanistyki cyfrowej, tylko odwołać się do czegoś, co zostało zrealizowane, co jest przykładem tej humanistyki, ale po to, żeby zobaczyć problematykę humanistyki cyfrowej jako takie podstawowe środowisko, czy możliwe środowisko po prostu dla badań. To jest najważniejszy problem, to znaczy kto do czego używa narzędzi humanistyki cyfrowej. I te narzędzia oczywiście mogą być stosowane bardzo szeroko do bardzo różnych zagadnień, ale najtrudniej jest zobaczyć te zagadnienia, cały ten obszar zjawisk jako komponent pewnej większej całości, nadrzędnej, czyli po prostu badań poświęconych jakiemuś tematowi. Inaczej mówiąc, nie będę mówił Państwu nie będę zaczynał od zagadnień cyfrowych czy informatycznych, tylko zacznę od drugiej strony, od tego, jakie potrzeby doprowadziły mnie i mój zespół do zbudowania tego projektu, o którym oczywiście będę jeszcze trochę więcej mówił, charakteryzując go. A więc może zacznę od takiej prostej rzeczy. Jeśli jesteście Państwo studentami, doktorantami czy pracownikami związanymi z humanistyką, z badaniami humanistycznymi, to na pewno potwierdzicie takie podstawowe rozpoznanie, że humaniści lubią pracować sami. Przede wszystkim sami. Piszemy sami. Publikujemy na własny użytek. To jest na własny użytek w tym sensie, że teksty indywidualne.
Humanistyka jest związana z podmiotem, ze stylem, sposobem konstruowania wypowiedzi. I tym się różni zasadniczo od nauk tak zwanych twardych, hard sciences, gdzie jest rzeczą normalną, że się publikuje teksty wieloautorskie, a czasami tych autorów jest kilkudziesięciu, a niekiedy nawet i kilkuset, jak na przykład w badaniach prowadzonych gdzieś w CERN-ie pod Grenoble, gdzie każdy, kto wykonał najmniejszy drobiazg, jest wpisywany na listę autorów. Inaczej jest w humanistyce, gdzie tym podstawowym wehikułem jest sama wypowiedź, skonstruowanie wypowiedzi. Tak? Tam, gdzie się bada rzeczy niezwiązane z wypowiedzią, czyli krótko mówiąc przyrodę, naturę, gdzie można te procesy zobrazować w dowolny sposób, w dowolnym języku, to sama wypowiedź nie ma żadnego znaczenia, ani język. W przypadku humanistyki język jest podstawą, bo język stwarza przedmiot. Otóż z tej różnorodności, a właściwie indywidualności rozmaitych projektów, które były prowadzone przez moich współpracowników. Każdy z nich miał jakiś swój projekt, czy to doktorski, czy postdoktorski. Nie wyłaniała się żadna całość, która by prowadziła do współpracy. Pierwszym jakby impulsem, który mną kierował, było znalezienie takiej platformy intelektualnej, która by pozwoliła indywidualnym badaczom mającym swoje odrębne tematy badań zintegrować się w ramach wspólnego projektu, czyli zobaczyć to, co się robi jako pewną całość, w której pracuje się bardziej zespołowo niż indywidualnie. I pierwszym takim, powiedzmy, odkryciem praktycznym było dla nas uświadomienie sobie, że jeżeli mamy coś robić wspólnie, to nie tak jak robi się wspólnie tradycyjnie w humanistyce, to znaczy składa się, jeżeli jest praca zespołowa, składa się indywidualne artykuły do książki i w ramach tej książki mamy, książka jest wspólna, ale w istocie rzeczy wszystkie prace są przypisane pojedynczym osobom. Uświadomiliśmy sobie, że szukamy innego sformułowania tej wspólnoty badawczej, to znaczy takiej, w której rzeczywiście nasze problemy badawcze będą wynikiem działań wspólnych. Kolejna sprawa, która się pojawiła, dotyczyła tematu, który był w tych naszych badaniach bardzo rozczłonkowany na różne aspekty, nie był ujęty w żadną formułę tematyczną. To była kwestia interdyscyplinarności, znaczy takiego integralnego włączenia bardzo różnych perspektyw wywodzących się z różnych dyscyplin. Ja sam jestem literaturoznawcą, teoretykiem literatury, filologiem. W moim zespole właściwie większość to są ludzie o bardzo podobnym profilu wykształcenia, różniący się w niewielkim stopniu swoimi specjalnościami. Dodatkowe dyscypliny czy kompetencje dotyczyły, powiedzmy, takich obszarów jak filozofia, czy historia sztuki, czy socjologia, ale mierzyliśmy znacznie dalej, znacznie szerzej właściwie. Otóż w momencie, w którym zaczęliśmy kształtować pewien projekt badawczy, pojawił się problem medium. Jak my chcemy w ogóle zobaczyć
wyniki naszych badań. No i wtedy zaczęliśmy uświadamiać sobie, z jakimi ograniczeniami mamy wtedy, kiedy byśmy chcieli te wyniki badań przedstawić w tradycyjnej formie papierowej. Ten wynik badań, czyli artykuły lub książka złożona z artykułów, od razu narzucał nam pewne ograniczenia, ale także pewien wybór pewnej drogi postępowania. I zdawaliśmy sobie sprawę, że weszlibyśmy w dosyć wąskie gardło, które by spowodowało, że to, co chcieliśmy zrealizować jako projekt badawczy, musiało być siłą rzeczy ograniczone do całej procedury badawczej i do wybranego medium. W tym momencie pojawił się pomysł, żeby zrealizować projekt w sieci, zbudować projekt zupełnie inaczej niż normalny projekt badawczy, taki, którego efektem jest artykuł czy zbiór artykułów. W tym momencie zaczęliśmy zastanawiać się, jak mamy naszą problematykę badawczą przeformułować na to nowe nie tyle medium, co pewne środowisko, w którym chcieliśmy zobaczyć nasz projekt. Żeby było jasne, myśmy to zaczęli robić gdzieś w roku 2008 i nikt z nas nie miał żadnego doświadczenia związanego z tymi zagadnieniami, które nazywamy dzisiaj humanistyką cyfrową. Pierwszym punktem było, czy pierwszym naszym zadaniem było rozejrzenie się wokół nas w poszukiwaniu kogoś, kto mógłby nam podpowiedzieć, kto miałby jakieś doświadczenia związane z pracą w sieci, kto mógłby nam podpowiedzieć, w jakim kierunku możemy i powinniśmy pójść, po jakie narzędzia sięgnąć i inaczej mówiąc, jaką drogę wybrać. I zwróciliśmy się do naszej koleżanki, pani Ani Gumkowskiej, która tutaj z nami siedzi, która z jednej strony jest filologiem, wykładowcą uniwersyteckim, prowadziła zajęcia z poetyki, ale jej doświadczenia zawodowe były związane z pracą w portalu internetowym Agory. I spróbowaliśmy połączyć dwie perspektywy, czyli perspektywę praktyka i perspektywę zespołu stricte badawczego. Zrobiliśmy wstępne przymiarki do tego, co możemy zrobić i w wyniku tych ustaleń wyobrażaliśmy sobie, że nic prostszego, jak zlecić te nasze potrzeby, skromnie nazywane wtedy informatycznymi, zlecić jakiejś firmie. I tu się zaczyna w gruncie rzeczy główny temat tego mojego wykładu. To znaczy, istnieje takie wyobrażenie, że humanistyka cyfrowa polega w gruncie rzeczy na tym, że z jednej strony są humaniści, którzy chcą coś przebadać, zobrazować, zwizualizować, a z drugiej strony są informatycy, programiści, którzy po prostu im dostarczają gotowe narzędzia. Albo czasami kolejność jest odwrotna. Informatycy się zgłaszają, mówią, my powiedzcie nam, o co wam chodzi, to my wam szybko od razu dostarczymy takie narzędzia. Otóż może to działa wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z procedurami i z produktami standardowymi, gdzie po prostu można sięgnąć po gotowe moduły i z tych klocków informatycznych, klocków Lego coś zlepić. W przypadku projektu badawczego
A bardzo szybko przekonaliśmy się, bo rozmawialiśmy z rozmaitymi firmami, no, z kilkoma różnymi firmami, które nam po wysłuchaniu tego, co chcemy zrobić, zaproponowały nam swoje szablony. No i od razu wiedzieliśmy, że jesteśmy i finansowo, i produktowo wpuszczani w gotowe rzeczy, które oni chcą sprzedać. Nam zależało na tym, żeby platforma cyfrowa, którą chcemy zbudować, ściśle odpowiadała temu, co chcemy robić i była, jeśli tak mogę powiedzieć, dedykowana tematyce tego projektu, ale ten projekt to nie była prosta komunikacja czy prezentacja tekstów, tylko chodziło nam o to, żeby ten projekt zachował w tej platformie swój badawczy charakter, a równocześnie, żeby te narzędzia były na tyle elastyczne, żeby uniosły całość tej zagadnień. I tu już w największym skrócie powiem o podstawowych problemach wynalazcy, żeby się odwołać do znanego tytułu Balzaka, cierpienia wynalazcy właściwie. Znaczy problem polega w punkcie wyjścia na znalezieniu wspólnego języka z wykonawcami i tych wykonawców zawdzięczaliśmy naszej koleżance, która zaprosiła do projektu nie żadne firmy, tylko indywidualnych, znanych sobie, no, nazwijmy to ekspertów, specjalistów bardzo różnych dziedzin, którzy informatykami zostali w swoim drugim wcieleniu. Tam chyba nie było żadnego informatyka. No, głównie byli poloniści, byli artyści, którzy sami dla swojej pracy zawodowej nauczyli się języków informatycznych. W związku z tym nasze porozumienie było najpierw porozumieniem humanistów, a dopiero w drugim etapie pojawiły się te zagadnienia ściśle informatyczne. Inaczej mówiąc, trwało to no, chyba parę miesięcy, zanim się dogadaliśmy, bo oni niczego takiego wcześniej nie robili. My też nie bardzo wiedzieliśmy, czego chcemy. Też musieliśmy stworzyć pewien wspólny język, czyli w punkcie wyjścia było, jeśli tak mogę powiedzieć, budowanie założeń komunikacji, zrozumienia się, co jedna strona chce, co druga strona może i taka niezwykle satysfakcjonująca i no, właściwie wspaniała część tej współpracy, w takie wzajemne otwarcie na siebie, bo myśmy się nawzajem uczyli. I etapy tego projektu były etapami, no tak jak powiedzmy architekt robi kolejne szkice jakiegoś projektu i wcześniejsze wyrzuca, modyfikuje i tak dalej. Ten projekt tak mniej więcej powstawał i po pewnym czasie jakby zrozumieliśmy do czego dążymy. I co możemy uzyskać? I na tym etapie zaczęliśmy też dokonywać wyborów pomiędzy rozmaitymi opcjami, możliwościami, jakie istnieją. Drugim naszym ograniczeniem, już tutaj, jeżeli tamto było ograniczeniem, czy te sprawy, o których mówiłem, były ograniczeniami o charakterze twórczym, to naszym najważniejszym ograniczeniem były ograniczenia finansowe. No bo oczywiście ten typ prac informatycznych kosztuje. W ramach projektu ma się tylko określone, bardzo wąskie, zazwyczaj środki poświęcone na ten rodzaj pracy. I tu muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy pisaliśmy ten projekt, czyli w 2008 roku, to wyobrażaliśmy sobie, że humanistyka cyfrowa to jest coś w sumie bardzo prostego. No, ktoś tam zaprojektuje stronę, ktoś inny zaprojektuje grafikę, skórkę tej strony, no a potem to się będzie wrzucało. No, to było nasze największe
rozczarowanie w sensie pozytywnym i negatywnym, bo dzisiaj muszę powiedzieć, i to o tym jeszcze będę wspominał, że prawdziwa humanistyka cyfrowa wymaga bardzo specjalistycznej i drogiej infrastruktury informatycznej. To nie jest kartka papieru, ołówek i gumka. Żeby zrobić duży projekt z zakresu humanistyki cyfrowej, to trzeba mieć środki na sfinansowanie bardzo wielu skomplikowanych nie tylko elementów, ale mieć środki na możliwość wykorzystania coraz bogatszych i coraz bardziej niezwykłych dla nas humanistów technologii. To trzeba bardzo wyraźnie sobie powiedzieć. W tym sensie humanistyka cyfrowa jest bardzo bliska takiej kosztochłonności prac badawczych w dyscyplinach z zakresu tak zwanych nauk twardych, oczywiście. Jeszcze od nich jest bardzo daleko, ale to jest ogromny skok. Ja później może o tym jeszcze więcej powiem. I więc jesteśmy na tym etapie, kiedy zaczynamy, mamy skonstruowany temat, mamy skonstruowany zespół. Tutaj muszę powiedzieć, dziękując za przemiłe słowa, ale praca przy projekcie tego typu w humanistyce cyfrowej jest zawsze pracą zespołową. Ja byłem co prawda kierownikiem tego projektu, pomysłodawcą i, tak powiem, rozdawałem role, podejmowałem decyzje, ale to jest praca, która na tym elementarnym poziomie zaangażowała kilkanaście osób. Każda z tych osób miała zakres swoich kompetencji, odpowiedzialności. To, że projekt się udało w miarę szybko zbudować i osiągnąć to, co nam się udało osiągnąć, to po prostu zawdzięczamy temu, że był to zespół bardzo kompetentnych, bardzo zdolnych i podkreślam, bardzo młodych ludzi, których to kręciło, takim językiem. To była wielka przygoda dla nas wszystkich. I tu, proszę Państwa, zrobię dygresję. To jest tak jak w nauce. Żeby robić prawdziwą, dobrą naukę, to trzeba mieć naprawdę bardzo dobrych współpracowników. Tu nie ma standaryzacji. Tu nie ma możliwości takiej, że w sposób techniczny coś byle jak się zrobi. To jest działalność bardzo kreatywna. I w tym sensie ona daje możliwość realizacji ludziom, którzy traktują samą naukę i sposoby jej prezentacji jako pasję. Tym bardziej, że jak powiedziałem, środki mieliśmy ograniczone, więc tutaj musieliśmy wybierać najtańsze, najprostsze rozwiązania. Proszę Państwa, teraz, żeby już przejść bardziej do tego, co myśmy zaproponowali i zrealizowali. Więc pełny tytuł: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Teraz proszę zwrócić uwagę. To jest pod względem czasowym obszar praktycznie całej historii kultury polskiej. Ponieważ myśmy wybrali sobie taki temat, to myślę, że jaśniejsze się stanie, dlaczego musieliśmy się pożegnać z pracą badawczą w tradycyjnym środowisku papierowym. Bo w jaki sposób zbudować projekt, którym można by przedstawić wyniki badań na tak wielkim obszarze czasowym, w wielu dziedzinach, o których zaraz powiem. Czyli my musielibyśmy, gdybyśmy pracowali w tym środowisku papierowym,
musielibyśmy albo stworzyć jedną grubą księgę, bardzo skondensowaną, albo zaprojektować kilkanaście tomów, tak, żeby te wszystkie zagadnienia, tak jak się to zazwyczaj robi. Tyle tylko, że myśmy mieli na realizację tego projektu 3 lata. Robi się takie duże projekty, one trwają 30 lat, czasami się nie kończą. Wyjdzie ileś tam tomów, to każdy z Państwa na pewno z czymś takim się zetknął. Otóż nasze sięgnięcie po środowisko humanistyki cyfrowej było umotywowane także tym faktem, że było dla nas oczywiste, że tylko w tym środowisku jesteśmy w stanie zrealizować bardzo ambitny projekt w miarę krótkim czasie, chociaż nie wiedzieliśmy, czy nam się to uda. I projekt został zaplanowany w taki oto sposób, że postanowiliśmy przedstawić te zagadnienia związane z tematem w formie takich słownikowych, czy encyklopedycznych, jak to woli, powiedzmy takich słownikowych haseł, bardzo skondensowanych, poświęconych poszczególnym zagadnieniom związanym z różnymi epokami i z różnymi obszarami kultury polskiej, czyli przede wszystkim tymi, które są tutaj wymienione, to znaczy język, piśmiennictwo, sztuka, ale zaraz Państwu pokażę, że faktycznie jest to szerszy projekt, bo w grę wchodzi etnografia, antropologia kulturowa, wchodzą też zagadnienia teatrologiczne, multimedialne i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie one są przez nas filtrowane przez te podstawowe kategorie, którymi są zmysły, różne zmysły człowieka. Oczywiście powstał problem, jak będziemy definiować zmysły. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie takie najbardziej oczywiste i w jakimś sensie tradycyjne, czyli podstawowe zmysły plus cielesność, ciało jako zbiór wszystkich zmysłów i dodatkowy filtr sensualny, ten, który dotyczy zagadnień o bardzo, jeśli tak mogę powiedzieć, niewyrazistym charakterze, to znaczy dotyczy różnych obszarów sensualnych, różnych zjawisk i zagadnień sensualnych, ale w gruncie rzeczy wszystkie one są upodrzędnione, czyli nie ma tam żadnej dominującej perspektywy. Po zbudowaniu tego filtru powstał problem przygotowania, a potem porządkowania wyników. I teraz, ponieważ ja już tu mówię o wynikach, ten projekt, który Państwo widzicie, to jest jakby, ta wizualizacja, którą Państwo widzicie, to jest wynik tego projektu, to będę już jakby mówił teraz bardziej w czasie przeszłym, czyli będę się odnosił do tego, co zostało dokonane. Otóż, żeby ten projekt wykonać, a mój zespół jest w sumie nieduży, w zespole mamy kilka osób. Oprócz mnie były jeszcze 7 osób, plus asystenci wtedy byli jeszcze studentami. Projekt został tak pomyślany, żeby oprócz zespołu odpowiadającego za jego profil, mogło w tym projekcie uczestniczyć wiele innych osób z różnych dyscyplin, z różnych środowisk, z różnych uniwersytetów. W sumie mogę powiedzieć, że w projekcie uczestniczyło ponad 200 osób. Też nie muszę mówić, że tak szeroka współpraca, a wiele osób też do nas się zgłaszało w ostatniej fazie projektu, kiedy już nie mogliśmy skorzystać z ich
propozycji. Otóż tak szeroka współpraca, tak duża liczba współpracowników jest praktycznie niemożliwa w żadnym projekcie standardowym. Proszę Państwa, powiedziałem, że projekt został pomyślany w ten sposób, że poszczególne zagadnienia będą reprezentowane przez to, co nazwałem hasłami. Faktycznie to są małe artykuły. Dlaczego małe? No, dlatego, że w internecie czytanie dużych artykułów z jednej strony jest szalenie trudne, z drugiej strony chodziło nam o pewien rodzaj kondensacji, pewien rodzaj syntetycznej prezentacji poszczególnych zagadnień. A wreszcie, i to może było najważniejsze, zaczęliśmy inaczej myśleć o tym podstawowym wehikule, którym prezentowany jest wynik pracy badawczej w humanistyce. A mianowicie, w trakcie przygotowywania tych prac uświadomiliśmy sobie, że naszym głównym wehikułem, platformą przekazu treści nie będzie tekst, tylko musi być cybertekst. Struktura relacji pomiędzy bardzo różnymi jednostkami o charakterze multimedialnym, ale co więcej, i to było w momencie, kiedy to sobie tak wyprofilowaliśmy bardziej precyzyjnie, tym podstawowym cybertekstem są relacje pomiędzy artykułami z różnych obszarów, pisane przez różnych ludzi, którzy ze sobą w sensie bezpośrednim nie współpracują i którzy mogą nawet nie znać swoich treści. Czyli powstała nowa struktura, za chwilę do niej przejdę, budowana zarówno na poziomie badawczym, jak i na poziomie organizacyjnym, a wreszcie na poziomie wizualizacyjnym, w inny sposób, ponieważ na każdym z tych poziomów myśmy dodawali pewien rodzaj sensów. Bo pytanie o to, co z czym kojarzymy, czyli jeśli tak mogę powiedzieć, składnia cybertekstu, to jest problem faktycznie badawczy. Składnia cybertekstu, czyli jakie segmenty tekstu, jakie elementy tekstu odsyłają do jakich innych segmentów i jakich tekstów. Można by to nazwać, czy opisowo określić, takim określić no, jako mechanizm wiązania jednostek semantycznych w dużej całości problemowej. Projekt pozwala wybrać sobie jako jeden z filtrów, bo mamy kilka, jeden ze zmysłów. Ja wybrałem wzrok. Ten filtr, czyli ta kategoria zmysłowa wzrok, pozwala nam zadać pytanie o reprezentację tematów wzroku w różnych obszarach, w różnych dziedzinach tego projektu. Różne dziedziny nazwaliśmy sobie dziedzińcem. Ja jeszcze pokażę jego strukturę. I teraz co możemy powiedzieć? Ta kategoria wzroku dotyczy w tej chwili 174 haseł, to znaczy tyle haseł jest już w systemie. I projekt pozwala nam, on wyświetla nam ułożone alfabetycznie te zagadnienia. Projekt jest zbudowany w ten sposób, no, troszeczkę tak jak w mailach mamy, możemy sobie wybrać, ile linijek komunikatów wyświetlamy. Tu mamy wyświetlanych tam jedną, czy właśnie dwie linijki, czy dwa zdania, ale jeżeli chcemy sobie wybrać na przykład pierwszy z brzegu, rozwijamy hasło. I to jest, oczywiście mamy możliwość powiększenia,
mamy możliwość wydrukowania i mamy możliwość wydrukowania w PDF-ie. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że od razu system podpowiada nam, jakie mamy inne artykuły z tej samej dziedziny, tak? To możemy w każdej chwili skoczyć do nich. I teraz proszę, to jest akurat hasło językowe, lingwistyczne. I jest ono przewijane do dołu, przy czym pierwotnie mieliśmy tak zwane stronicowanie, czyli trzeba było ten, żeby obejrzeć cały artykuł, przeskakiwać z jednej strony do drugiej, ale to jednak jest praktycznie mało korzystne, więc wybraliśmy możliwość przewijania do dołu. Tu są rozmaite barwy, które są uwzględnione. Dziedzina, proszę zwrócić uwagę, to jest ten dziedziniec, czyli mówimy o hasło, o kategorii zmysłu wzrok w przypadku języka. No ale są inne obszary, które nas interesują. Proszę bardzo. Teraz sobie możemy, tu mamy poddziedzinę antropologię kulturową. I teraz proszę zwrócić uwagę na ogromną zaletę, jaką dostarczają nam te narzędzia cyfrowe. W przypadku pracy na tekstach papierowych i książkach jesteśmy przypisani do konkretnego tekstu, konkretnego artykułu. Natomiast to narzędzie pozwala nam od razu grupować bardzo duże całości. Tutaj mamy ponownie z tej samej dziedziny, czyli z antropologii kulturowej, inne hasła. Tutaj mamy tagi. Tagi są też w osobnej zakładce. Te tagi pozwalają nam odnaleźć ten artykuł, jeżeli będziemy go szukali przez indeks. I przez ten indeks czy przez ten indeks. Co oznacza, że wyszukujemy tekst nie przez nazwisko autora, choć możemy, nie tylko przez temat, ale przez jakieś szczegółowe zagadnienie, które nas interesuje. De facto jest to, można powiedzieć, inna wersja indeksu rzeczowego, z którym dysponujemy w książkach. Niemniej tutaj jego funkcjonalność jest o wiele bogatsza. Nie powiedziałem o jednej rzeczy, jaka jest średnia długość tego tekstu, bo one wszystkie są mniej więcej podobne. Otóż to są teksty, które mają, każde z takich artykułów, z takich haseł ma mniej więcej 1/4 arkusza. Czyli to jest około tam 10-12 tysięcy znaków. Raczej nie więcej, czasami troszkę mniej. Ten zestaw zagadnień, czy obszarów, czy dziedzin można rozwijać, uzupełniać, dodawać. Projekt zresztą od samego początku był pomyślany jako tak zwany projekt i finansowany był jako tak zwany projekt rozwojowy. To znaczy myśmy przedstawili pewną molekułę badawczą, zakładając, że ona później zostanie uruchomiona, no jak przysłowiowa kula śnieżna. No i tu na przykład, będąc w takim dziedzińcu, wybierzmy sobie teraz dziedzinę sztuki. Przejrzymy, co my tutaj mamy. Muzeum modernistyczne, książki poetyckie Młodej Polski, teoria widzenia Strzemińskiego, Czapski, Powidoki, Matejko. Pod każdym artykułem, tu oczywiście zaraz go rozwinę, jest osobna bibliografia dołączona, są hasła powiązane. I tutaj jest, system nam podpowiada jeden tekst. Kiedy najedziemy na numerację, wyświetlają się nam przypisy. Pewnej części haseł, które są związane czy z historią sztuki, czy z innymi dziedzinami, w których, czy
jeżeli chodzi o tematy w tych dziedzinach, można znaleźć ilustracje, to te hasła mają też wybraną taką grupę multimediów. Tu akurat było to stosunkowo proste, no bo to są obrazy Józefa Czapskiego. Te multimedia są oczywiście elementem tekstu, są powiązane z poszczególnymi tam omawianymi zagadnieniami. I teraz, skoro mamy te multimedia, to teraz, proszę Państwa, to, co jest potrzebne, a równocześnie bardzo trudne w przypadku takiej tradycyjnej wizualizacji, czyli papierowej. Otóż im większy mamy obszar tekstów wchodzących w publikacje, tym trudniej się jest po tych publikacjach poruszać. Czyli im więcej artykułów, im więcej tematów, im więcej zagadnień, tym większa potrzeba szybkiego przeszukiwania. W tym projekcie mamy taką możliwość i to, co możemy szybko znaleźć. Więc może spojrzymy najpierw na indeks multimediów. On się będzie długo ładował, bo on jest stosunkowo ciężki. Tam jest w tej chwili, w tym indeksie multimediów, tam jest w tej chwili około 3000 jednostek, czyli 3000 reprodukcji. Każda reprodukcja jest oczywiście waży informatycznie. I teraz oczywiście system musi te 3000 przerobić, wrzucić do pamięci, więc stąd jest ten problem. Ale kiedy mamy lepsze łącza, to udaje się to zrobić bardzo szybko i wygląda to efektownie. W tej chwili mamy w tej witrynie 712 haseł, w sumie jest przygotowanych ponad 900, mniej więcej 950. Jeżeli weźmiemy, że to jest 950 i podzielimy na 4, dlaczego na 4? Na 1/4 arkusza, tak? 950 na 4 to jest 200, mniej więcej 40, niecałe 240 arkuszy. Książka tej objętości, właściwie podwójnej trzeba powiedzieć, ale to taka przeciętna książka o mniej więcej objętości tego notatnika, który Pan ma, to jest mniej więcej 10 arkuszy. Tak? Czyli proszę Państwa, ten projekt zrobiony w ciągu 3 lat, a mniej więcej rok czasu to były same przygotowania, gromadzi 24 tomy tego rodzaju 10. Biorąc pod uwagę tylko same teksty, bo jeżeli do tego dodamy multimedia, to tego będzie znacznie więcej. Otóż zakres tego projektu, tak jak mówiłem na wstępie, byłby zupełnie nie do zrealizowania w taki sposób. Więc pierwsza rzecz, na którą chcę bardzo silnie Państwu zwrócić uwagę. Ambitne projekty o dużym zakresie problemowym, angażujące wielu uczestników, możliwe są dzisiaj do realizacji, oczywiście w jakimś krótkim czasie, nie w perspektywie kilkudziesięciu czy kilkunastu lat, dzięki temu, że dysponujemy narzędziami humanistyki cyfrowej. Te zakładki, które mi się udało pokazać, ale niestety wszystko stoi, te zakładki są bardzo ważnym elementem struktury tego projektu. Dlatego, że projekt, czyli te 24 tomy, są przeszukiwane z jednego, jeśli tak mogę powiedzieć, miejsca za pomocą różnych filtrów. Są filtrowane. Możemy filtrować je, tak jak mówiłem, używając poszczególnych kategorii zmysłowych i mówiąc obrazowo, wybrany filtr z tych 24 tomów wyciąga nam te teksty, te artykuły, w których występuje dany temat.
dana kategoria. U góry mamy te nadrzędne kategorie zmysłowe, u dołu natomiast mamy zakładki, indeksy, które pozwalają nam przeczesywać te 24 w cudzysłowie książki za pomocą rozmaitych też filtrów. Więc mamy przede wszystkim indeks haseł, czyli jakby spis treści. Żeby korzystać z tej witryny, żeby być jej użytkownikiem, trzeba się zarejestrować. Rejestracja jest prosta, wybieramy oczywiście login, wybieramy hasło i wchodzimy do witryny. Jest to potrzebne po prostu wyłącznie do tego, żeby mieć orientację, kto z tego korzysta. Ponieważ pytania, dla kogo są, tak powiem, efekty działań humanistów, zadają nam ci, którzy nas finansują. No, damy wam pieniądze na taki projekt i ile osób to przeczyta? 5, 7? No to mówimy zaraz. Jesteśmy w stanie to policzyć co do jednej osoby. Ale żeby te osoby były widoczne, w cudzysłowie widoczne, no to musimy mieć rejestrację i do tego jeszcze prosty jakiś licznik w rodzaju, nie wiem, Google Analytics czy coś w tym rodzaju. I wtedy nawet pokazujemy, jaka jest statystyka odwiedzin i tak dalej. Od razu powiem o takiej rzeczy, że humaniści są pytani bardzo często, no a jaką macie cytowalność, tak? Albo inaczej, do ilu osób traficie z tym wszystkim? Więc jeżeli byśmy wydali taką książkę, no to ona się sprzeda, czy dotrze, nie wiem, do 500, 700 użytkowników. Taki jest mniej więcej średni nakład książek z humanistyki naukowej. O, udało się, czyli ten reset był potrzebny. Natomiast myśmy już mieli po kilku miesiącach powieszenia tej witryny w sieci wielotysięczne odsłony z bardzo różnych krajów. No i także byliśmy w stanie powiedzieć, z jakich ośrodków w Polsce. Proszę Państwa, tu jest to na czym mi zależało, żeby Państwu pokazać. Mamy indeks, mamy możliwość wybioru hasła na poszczególne litery. To jest, żeby było jasne, to system sam to tworzy. To nie jest tak, że się robi ten indeks. System sam tworzy ten indeks. Większość tych haseł, które są, znaczy multimediów, które zebraliśmy w galeriach, jeszcze nie jest przyłączona, no, z tego powodu, że zakończyło się finansowanie projektu i czekamy nadal na ciąg dalszy. Ja bardzo lubię ten indeks, bo proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj 3000 tagów, co znaczy, że możemy wybrać z listy tagów, bo co to, do czego ona służy? Mamy, inaczej mówiąc, listę słów kluczy, które jak wybierzemy, to nas skierują do odpowiednich miejsc tych przysłowiowych 24 tomach. Jeżeli nas interesuje temat skóry jako problem w tym obszarze sensualnym, to ten słownik podpowiada nam, że są w nim 4 hasła na ten temat. Choroby skóry w sztuce, cielesność abakanów z historii sztuki, doświadczenia duchowe, doświadczenia zmysłowe. Jest literatura XIX wieku, dotyk jako przemoc, dotyk w poezji, kołtun, bardzo ciekawy temat. Somatyzm Aleksandra Watta, starzenie się ciała, to jest tematyka Miłosza. I teraz od razu powiem tak, że są tu też hasła z zakresu historii muzyki, z zakresu zagadnień audialnych. Do nich przyporządkowane są multimedia dźwiękowe.
Te same hasła można by spróbować odszukać poprzez inne formy indeksowania. To znaczy, można je odszukać, jeżeli by ktoś chciał, przez indeks nazwisk, na przykład gdyby się ktoś chciał dowiedzieć, co ta autorka nam napisała, można tak samo byłoby odszukać te hasła przez te filtry kategorii zmysłowych. Teraz spróbujmy, tutaj jest indeks autorów, też powinien nam w miarę szybko się wyświetlić, tak? To są autorzy tych haseł. Przy każdym nazwisku, każde z tych nazwisk, jak sobie wybieramy, to w tym projekcie od razu nam system podpowiada, jakie artykuły są przygotowane przez poszczególnych autorów. To jest jeszcze też bardzo pożyteczny indeks, szalenie trudny, bo w tak dużym zbiorze chodziło o to, żeby bibliografie, które dotyczą, proszę Państwa, no, prawie 1000 artykułów, żeby w jednym miejscu zebrać bibliografię. I to był no, spory problem informatyczny, ale udało się to zrobić. Tak samo możemy sortować sobie według nazwiska autora, według tytułu pracy, według autorów na poszczególną literę. No i to już jest tutaj taki bardzo wypasiony indeks, ten, który teraz wyświetlam. Indeks cytatów, utworów i autorów. To znaczy, jakby ktoś zadał sobie pytanie, no dobrze, ale chciałbym zobaczyć w tych 24 tomach, które zrobiliście, kogo cytujecie? Jakie to są cytaty? Indeks jest możliwy. Chcę Państwu powiedzieć o kolejnej możliwości, którą daje praca w środowisku humanistyki cyfrowej. Proszę zwrócić uwagę, że ja cały czas używam określenia środowisko. To nie jest jakieś medium, to nie są tylko narzędzia. To jest środowisko no, w takim, powiedzmy, ekologicznym znaczeniu. Rzecz polega na tym, że w tej całości, jaką jest projekt w sieci, mamy do czynienia ze współistnieniem, współdziałaniem, no nareszcie, no mówiłem, że to musi trwać, współdziałaniem, oddziaływaniem na siebie bardzo wielu różnorodnych elementów. I teraz ten indeks multimediów, a może ja go Państwu przedstawię. Możemy szukać multimediów według zmysłów. Możemy szukać multimediów według kategorii. Obraz, materiał dźwiękowy, film albo 3D. Możemy szukać, co jest też bardzo potrzebne, według klucza no, można powiedzieć miejsca, w którym dane multimedium się znajduje, czyli mamy multimedia, no, to co tutaj jest wyświetlone, Biblioteka Jagiellońska, Kórnicka, Narodowa, wszystkie te miejsca, skąd pochodzą te multimedia. Możemy wyświetlić sobie wszystkie multimedia, tak jak one zostały wrzucone, albo porządkować je według dwóch kluczy. Po pierwsze, są to multimedia przypisane do artykułów. To są te kilka multimediów, które Państwo widzieliście przy artykułach, one są już przypisane. Ale mamy ogromną liczbę artykułów, znaczy tych reprodukcji, które nie są przypisane do konkretnych artykułów. One jak gdyby czekają na przypisanie, ale niektóre są takie, że one pozostaną jeszcze na pewno w galeriach jako osobne, takie autonomiczne po prostu jednostki tematyczne. I teraz, co nam system pozwala od razu wyświetlić? No na przykład mamy tutaj tytuł artykułu,
mamy tutaj miejsce i mamy też informację, w jakim haśle to konkretne multimedium występuje. Tu jest tytuł hasła Ciało twórczości Jerzego Beresia, co oznacza, że jakbym kliknął na to hasło, to by nas system od razu przerzucił do tego artykułu. Tam, gdzie zdjęcie zostało dostarczone, to wyświetla nam się zdjęcie autorki, do tego jest od razu biogram tej osoby. No i tam, gdzie to zostało przewidziane, tu akurat nie mamy informacji o kontakcie. Niektórzy podają swoje maile, niektórzy w innych hasłach podają swoje strony, czyli websajty domowe. Teraz chcę powiedzieć o największej zalecie takiej pracy w środowisku humanistyki cyfrowej dla tego rodzaju projektów. Proszę Państwa, to jest rzecz brutalna, ale prosta. Jeżeli przygotowujemy artykuł czy książkę, przychodzi dzień, kiedy trzeba oddać to do wydawnictwa, przychodzi dzień, kiedy trzeba zrobić korektę autorską i rzecz idzie do druku. Koniec, kropka. Nie ma już żadnej możliwości. Rzecz jest wydrukowana, dostajemy artykuł, tydzień później czytamy książki czy artykuły na ten sam temat, które się właśnie ukazały, albo za miesiąc, albo za pół roku. Znajdujemy nowe multimedia, prowadzimy w dalszym ciągu badania, które nam przynoszą nowe materiały, nowe pomysły, nowe interpretacje i mówimy, o jaka szkoda, że ja o tym nie wiedziałam wtedy, jak pisałam ten tekst i tak dalej, i tak dalej. I teraz rzecz polega na tym, że ten sposób pracy pozwala nam na aktualizację, no i oczywiście też usuwania błędów, które zawsze się zdarzają, zawsze jakieś rozmaite przeoczenia i tak dalej. Ten rodzaj pracy pozwala nam na zupełnie inne planowanie. Pamiętacie Państwo pewnie ze swojego doświadczenia taką oto sytuację, jakaś książka została wydana ileś lat temu, książka jest zaczytana, nie możemy do niej wrócić, wydawca nie przewiduje drugiego wydania, albo autor też nie przewiduje, bo mówi, musiałbym to wszystko zrobić od początku. Jeżeli mamy publikację tego typu, to zawsze w pewnym okresie możemy dany tekst zaktualizować, wymienić, uzupełnić. W tym sensie to, co jest bardzo ważne, no w każdej pracy badawczej możliwość wiązania wszystkich wyników swoich prac z aktualnym stanem wiedzy. No i także istnieje możliwość oczywiście reagowania na komentarze, krytyki i tak dalej. To jest naprawdę nowa jakość. Ja mówiłem w tej chwili tylko, jeśli tak mogę powiedzieć, takiej infrastrukturze tego projektu powiązanej no, z pewnymi zagadnieniami tematycznymi, ale tych zagadnień w przypadku tego projektu jest znacznie więcej, bo to są także zagadnienia związane jakby z całym funkcjonowaniem tej witryny, no, kwestie administracyjne, czy administrowanie takim nie tyle projektem, co samą witryną. Tu są jeszcze kwestie tego, o czym mówiłem, takich budowania tych linków, czyli budowania cybertekstów w obrębie czy poszczególnych tematów, czy poszczególnych bloków, czy poszczególnych zagadnień. Tu są kwestie też komunikacyjne, no, już o tym nie wspominam, ale także jest bardzo ważny element, którym w tym projekcie mamy do czynienia. To znaczy, że można z poszczególnego artykułu
no, który jest jakąś zamkniętą całością, przerzucić się do na przykład innych projektów czy innych sieci, innych stron w internecie i porównać to, co jest w sieci z tym konkretnym tematem czy zagadnieniem, o którym pisze dany autor, żeby odnotować, pokwitować słowami wdzięczności dla tych, którzy taki projekt tworzyli. Tutaj mamy informacje o poszczególnych osobach. Te poszczególne hasła w liczbie tych 950 były pod opieką wybranych koordynatorów, czyli osób odpowiadających za poszczególne bloki tematyczne. W układzie alfabetycznym blisko 200 osób ma swoje w jednym miejscu swoje, tak powiem, adresy biograficzne. No i pozostałe jeszcze informacje, które mogą być potrzebne do zorientowania się, jak ten projekt funkcjonował. To są jeszcze asystenci projektu, dalsi współpracownicy, także partnerzy, czyli instytucje, z którymi pracowaliśmy. I to wszystko, jak mówiłem, zostało przez nas zrobione dosłownie w ciągu 3 lat. Bardzo intensywnej pracy, to nie ma wątpliwości. Ale teraz ta intensywność, proszę Państwa, żeby było jasne, ona była możliwa tylko i wyłącznie dzięki temu, że pracowaliśmy w takim systemie. Znaczy, to środowisko humanistyki cyfrowej nie polegało tylko na tym, że ten projekt był tworzony w taki sposób, w sieci, za pomocą tych czy innych narzędzi, ale też polegało to na tym, że nasza współpraca tych 200 osób, przecież nie odbywała się w ten sposób, że myśmy się codziennie spotykali w jednym pokoju i, czy w jednym laboratorium i ze sobą coś ustaliliśmy. Mieliśmy ze sobą codzienny kontakt. Na powstanie tego projektu złożyło się parę tysięcy maili, może nawet kilkanaście tysięcy maili, na bardzo różnych poziomach komunikacji, związanych z konsultacjami, związanych z redakcjami, związanych z dyskusjami. W sumie uczestnicy projektu w ciągu tych 3 lat spotkali się 6 razy. Pozostały czas to był czas, do którego wykorzystaliśmy, w czasie którego wykorzystaliśmy no, wszystkie inne bardziej znane narzędzia komunikacji. Podsumowując, środowisko, które tworzy humanistyka cyfrowa, jak powiedziałem, daje nam nie tylko narzędzia, ale daje nam przede wszystkim nowe możliwości konceptualizacji, nowe możliwości problematyzacji i daje szansę na pomyślenie takich projektów, takich sposobów badań, które tradycyjnie są niemożliwe do zrealizowania. Mówiłem, że projekt jest skończony, a równocześnie niezakończony. Dwa zdania o tym. Projekt był pomyślony jako projekt tak zwany badawczo-rozwojowy, z naciskiem też na rozwojowy. Skończyliśmy go o czasie, wykonując w zasadzie prawie ponad 2 razy więcej niż sobie planowaliśmy. No, ale żeby go kontynuować, to musimy uzyskać dodatkowe środki finansowe. Do tej pory było to prawie niemożliwe, bo się okazało, że humanistyka cyfrowa nie jest w ogóle w obszarze zainteresowania finansowania ministerstwa, więc kiedy zwróciliśmy się o sfinansowanie nowej struktury informatycznej, bo ta nawigacja, mimo że ona jest w jakimś sensie efektowna, to my już wiemy, że mogłaby być zaawansowana parę razy bardziej. Nie udało nam się uzyskać w pierwszym podejściu. Ta witryna ma przed sobą, co nie zostało zrobione, a co jest zaprojektowane, to po pierwsze jej nie tyle lustrzana,
ale taki odpowiednik w postaci tej samej witryny, ale w języku angielskim, to jest faktycznie konieczność stworzenia nowej witryny, wykorzystującej materiały, które powstały dla witryny polskiej, i także rozszerzenie współpracy na współpracowników nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, i dopełnienie różnych obszarów związanych z tym dziedzińcem, jak i uzupełnienie poszczególnych haseł. Więc to, o czym wspomniałem, że tylko w sieci można to zaplanować, to tutaj to jest nadal w zasięgu ręki, czyli jak wystarczy, że będzie finansowanie, to możemy ruszyć do dalszych działań. Przepraszam, że mówiłem tak długo, ale nie, 1,5 godziny, no taki wykład uniwersytecki. I dziękuję Państwu za uwagę i jestem do dyspozycji, jakbyście chcieli o coś zapytać.